Czy lepszy? Jeszcze nie mogę tego stwierdzić. Czy jeżeli ci się podoba jedynka, na pewno ci się to spodoba, myślę. Widać trochę usprawnień. Czy jest tak, ja myślę, że to jest taka ewolucyjna część, wiesz? Czy lepsze, to jeszcze nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak historia się potoczy, wiesz. Na razie jest bardzo w porządku. Jak ci się podobała jedynka, to jak najbardziej ciśnij, bo jest bardzo przyjemnie, no nie? Tak więc... Wszędzie się to wciska. Jest mocnym rozwinięciem jedynkim, rozwinięcie po prostu. Ale takie, wiesz, mi się podobała jedynka, tak więc... No właśnie, nie muszę walczyć. Komando, nie tęskniłem za nimi. Czyżby do mojej klinki kilometrową przedali? A kto to kurwa mówi? Kto to mówi? Nie mogę otworzyć. Kolejny odłamek. Co tam robisz? Czekam, obserwuję. Zawsze obserwuję. Trzymam straż. Masz szczęście, co? Jasne. Zapewne badasz okolice. Szukasz skarbu, chwały. Traf chciał, że być może masz coś tuż przed sobą. Nie wiem, kto to mówi. A dlaczego miałbym ci ufać? Marnujesz swój czas w prawie zaufania, kiedy coś czeka, to tylko aż to zdobędziesz. Zachowujesz się jakbyś... Tak, Hannibal. No będę, czekaj się jeszcze. Maty, dziękuję za GG. Tak, to są ultra ustawienia. W rozdzielczości ultra wide. Razem z Ray Tracingiem, tak więc... I powiem tak, no ja wiem, że ja akurat jestem przypadkiem, który jest może nie każdy ma RTX 4090, ale mi to działa dobrze, ale nie działa tak super jak jedynka. No jest, na pewno widzę różnicę, jeżeli chodzi o spadki klatek i tak dalej. Niestety to widać, ale jest to grywalne. Wiem, że recenzji jest mnóstwo opinii, że słabo bardzo działa, jest słaba optymalizacja. Myślę, że słabsze karty będą miały problem. Mają problem generalnie. Myślę, że kilka patchy trzeba do tego, żeby to ulepszyli. U mnie działa dobrze, także jestem w stanie normalnie grać i uważam, że dobrze to wygląda, nie ma w ten. Ale są, miałem też spadki animacji jak coś, tak więc to też nie jest tak, że mam non stop, chodzi na to na 100 FPS-ach, tylko tak... O, ty. Nieźle. To jest takiego. Ja się zastanawiam, czy ja dobrze skręciłem, słuchajcie. Czaruj, BD. Ja też myślę, że naprawię i uważam, że ocenianie... Oczywiście wydawca mógłby ją później wydać, to nie? Ale ocenianie gry pod względem
optymalizacji, no może to być wpisane jako minus, ale żeby ją negatywnie oceniać na jedynkę czy coś, to bym nie powiedział. Czy ja dobrze idę? Bo ja nie wiem, słuchajcie, czy ja dobrze idę. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Hej, co znalazłeś? Chcesz to nacisnąć, nie? O kurde, nie naciskaj więcej. A, już rozwalić to, już rozumiem. Ale potrafią walnąć. Dobra, znajdźmy wyjście z tej smolistej dziury. Aha, ale ja sobie otworzę. Aha, aha. No dobra, rozumiem, że tu jest przejście teraz. Ale jakbym chciał się wrócić do tam, gdzie byłem. A, mogę się wrócić, zobaczcie. Mogę się wrócić. Ja teraz wtedy skręciłem tam. Czekajcie, to gdzie ja mam iść w takim razie? Tam był ten safe taki. Dobra, no idziemy tutaj. Ale to tutaj stąd startowałem, więc to jest dziwne. Uno momento. Mam dojść tutaj, ale tutaj jest przejście. Czekaj, tu. Dobra. Ale tu nie wskoczę. I to przejście wygląda na zamknięte. Dobra. Jak nie grałeś w Black Flaga, to Ghost oczywiście, że Black Flag. To jest, dla mnie to jest Assassin's Creed, najlepszy Assassin. Polecam Black Flaga. Polecam Black Flaga. Że niby tu gdzieś mam iść? Czekajcie, bo się... Oj, grubo. Wsparcie nawigacji. Co to znaczy wsparcie nawigacji? Tam jest jakieś przejście otwarte. I chyba tam powinienem pójść. Tak, dobra. Tak mi się wydaje, słuchajcie, nie wiem. O nie! Potrzebny mi z tym. A, dojdzie! Dobra. Czekajcie, tam byłem. I tam byłoby przejście jakieś otwarte. Oj, nie tu. Te ślady po blasterze nie wyglądają przyjemnie. Dość dobrze celował. Zobacz, Bidi. Priorytet. No dobra, a jak ja mam to rozwalić? Tu bomb nie ma żadnych. No gra jest na pewno mniej... Lepsze Call of Duty mają MW2, czy Call of Duty Go? Myślę, że MW2. Szymon, dzięki za obserwację. Na pewno gra jest bardziej, wiecie co, open world jest bardziej zrobiony niż w pierwszej części, nie?
Niezła pomoc. Warsztat nie potrzebuje, mordo. Kto to jest? Widziałeś może moich przyjaciół? Ta, jeźdźcy ich znaleźli. Wybacz. Cholerni bandyci! Wszystko nam odbierają! Co tutaj robią ci jeźdźcy? To co zwykle, czyli dręczą ludzi takich jak my, próbujących przeżyć na tej skale. Było ciężko jeszcze zanim pojawili się jeźdźcy, ale teraz... Węszą wokół starej kopalni. Oby tylko te droidminy rozwaliły ich na kawałki. No, oby. Kierujemy się do najbliższego posterunku. Jak to daleko? Niedaleko. Trzeba minąć grań i wejść do doliny. Może warto by się tam udać. Tu jest niebezpiecznie. Tak zrobię. Ty szlak będzie bezpieczny. Co my sobie myśleliśmy? Tak łazić po terenie jeźdźców. No dobra. Ale pan mi nie odpowiedział na pytanie, gdzie i z którym ja mam iść. Słuchajcie, odnowię sobie HP-ki. Dobra, tam jeszcze jest ten mob. Tu jest ten potworek, poczekajcie. A tu chyba tą zniszczalną strukturę trzeba zniszczyć. Dobra. To sobie odnowię tylko HP. Ruszamy. Dobra, tą strukturę można zniszczyć, tylko jak to zrobić? Teraz pytanie. Chyba z drugiej strony mi się wydaje. Oj, świecił się na czerwono. Czekaj, oni cię płacą? Poczekajcie. Myśl. No fajnie, że są takie zagadki. Lubię takie zagadki. Zastanówmy się, jak to... Przydałaby mi się mina, ale tej miny tutaj na pewno tutaj nie przeniosę. Jeszcze raz na tą mapę spojrzymy. Tą strukturę... Tak, tutaj jest ten safe, tutaj nie otworzymy nic. Tu nie ma żadnego przejścia. Wydaje mi się, że trzeba na pewno podnieść. Trzeba zniszczyć tą strukturę. Dlaczego? Bo podniosą się wtedy te kładki i będę mógł tam przeskoczyć. Tam gdzie idę, no nie? Do tego ślimaka, no nie? Przerośniętego. Tak więc to na pewno o to chodzi. Tylko jak to zrobić, to jeszcze nie wiem. Stąd miny nie przyniosę, żeby to rozwalić. Tutaj min w środku nie ma. Tego blast, wiecie, mieczem nie rozwalę. Dobra, mam. Już wiem, trzeba przenieść minę. Dobra.
Tylko przecież to wybucha szybko. A i trzeba ją. Billy, dajesz! Dobra. Już wiem. Może się przydać. Dobra. Mamy to. Fajna zagadka, fajna, fajna. No dobra, i teraz pójdziemy na raj do przodu. Dobra. Leci. O nie, mina. Mogę ją rzucić na niego. Ale to boli! O kurna! Poziom mistrzowski. Dobra, tym razem wezmę tą minę i walnę tego gościa. O, tak to się powinno robić. Pięknie. Billy też tak uważa. Nie to. Co to kurwa? Czego mi się ta rakieta przy... Bo czego on skaczał mi do tyłu? Ja się do tyłu przeskoczy, a mi skacze w bok. O Jezu. Jeszcze raz, jeszcze raz. A już widziałem save'a.
O, ale powiem wam, że w kilku jak są. Mam już tego dość. Nie do końca wiem, co on strzela. Kurde, no. Zadano obrażenia. To jest twoje. Aj, aj, kurde. Ta rakieta mnie trochę rozproszyła, że tak powiem. Jeszcze raz. Trochę tak, trochę co mi się nie podoba, to czasem jest tak, że on się blokuje i jakby nie da się łatwy sposób do tyłu uciec. W sensie, wiecie, wycofać to, nie? Tylko w boki lata łatwo, no nie? A tak to... A tak do tyłu, żeby się wycofał, jest ciężko postacią. Nie, co prosi w takich gromadach, kurde, powiem szczerze. Dobra. Z tym! Dobra, udało się. Uf, udało się. Jeszcze minka. A nie ten target, kurde, odszedł się. Odszedł się. Dobra. Złapało mi w target, kurde, tą skrzynkę zamiast tej bomby. Dobra, dało radę. Czekajcie, bo tutaj się mogę drapać bez tego. Zakładam, że muszę się dostać tam. Tam jest jakiś zwierzaczek. Ale chyba się do niej nie dostaniemy na razie. Nie, no nie ma szans, żeby tam podskoczyć. Okej. Aj, no teraz tam może przeskoczyć, dobra. Czy to? Gdzie uciekasz? Wiewiórko. Daleko od Boga, no. Myślisz, że też tak dam radę, Bidi?
O, sejwik. Aj, tu byliśmy, tu zjeżdżaliśmy. Tu chodzi skrzynka jeszcze, poczekajcie. Ciekawe, ciekawe, dobra, idziemy dalej. To niezła zmiana scenerii. Miejscówka Gliza musi gdzieś tu być. Tak. Ładny widok, prawda? To twój statek spadł do przekopu? No, mieliśmy małe problemy techniczne. Co, jeszcze chaosu? Zaatakowali, gdy wylądowaliśmy. Dobrze, że żyjesz. Czego szukacie w tych stronach? Starego przyjaciela. Griza Drytusa. Griza? A niech mnie, znam go. Prowadzę okoliczną stajnię. Nazywam się Mosey. Jestem Kal. A to BD-1. Ale uroczy z ciebie, droid. Miło ujrzeć przyjazną twarz. Zgadzam się. No, droga powinna być czysta, nie napotkasz kłopotów. Chyba, że ich poszukasz. O, i pozdrów do Medendra, gdy będziesz mieć. Bywa szorstka wobec obcy. Rozumiem. Dzięki za radę, Mosey. Luzik. Jakieś gniazdko. Chyba będzie jakiś, wiesz, jakiś, jakimiś będziesz mógł się poruszać zwierzętami, tak? Coś słyszałem. Chyba takimi tutaj. Nie spodziewałam się ciebie tak szybko. Pomyślałem, że zajrzę do stajni. No to źle trafiłeś. Zajmuję się tu tylko Brutusem. To Nekko. Stajnia jest w mieście. A jeśli zechcesz osiodłać jakieś zwierzę, wpadnij. Będę o tym pamiętać, Mosey. Dzięki. No bo tereny są trochę rozległe, że tak powiem. O, no tutaj widzicie? Czuć spadek FPS. Ojej, czuć spadek FPS-ów, to mocny. Ojej, no, no. I to jest brak optymalizacji, no nie? Trzeba iść dalej. Udało się. Dobrze będzie znów zobaczyć Griza. Minęło sporo czasu. Może on wie, gdzie trafili pozostali. Sir uwięziona w przeszłości. Merin w podróży. Starożytna historia. Kim jest ten obcy? Nie wygląda mi na bandziora. Udawaj, że jesteś bezużyteczny. Spokojnie, nie szukamy kłopotów. Gdzie jest kantyna? O, tam, przybyszu. Nie przeoczysz. Żegnaj. Myślałeś, że możesz nas oszukać? Czekaj! To tylko małe nieporozumienie!
Hej! Puśćcie go. To. Nie wchodzi w rachubę. Ten stwór sprzedał nam bezcenny relikt. To klucz do obiektu naszych poszukiwań. Tylko że jest on fałszywy! Byłem pewien, że to autentyk Ravis. Słowo! O. Ja ci wierzę. Ale takich błędów jak ten nie można tolerować! Niech to będzie ostrzeżenie dla każdego, kto zadrze z jeźdźcami chaosu! Zabij go. O nie! Nie! Dosyć! Odejdź. To Jedi. Przypomnij naszemu znajomemu, dlaczego tacy jak on powinni być magi. Zawolało? Podobne. Za wolno, kol... Gdzie? Nie tutaj, nie? Całkiem fajne ruchy. No, trochę tutaj klatki spadają, nie? To czuć. Nie trafisz mnie! Dalej, złap mnie! Szybki jesteś, co? Nie trzeba było zadzierać pieśćcami. Widzi, syf! Nawet o tym nie myśl. Wartowny szczurek. O, zapomniałem, że się tego nie... Czerwony ich nie może przerwać w ten sposób. Patrzcie go! Hej, BD-1! Nie możesz się wiecznie bronić. Nie złapiesz mnie! Imponujące. Kiedy znów zechcecie powalczyć, zapraszam do nas. To wielka radość móc zobaczyć jednego z was w akcji po tych wszystkich latach. Wielki rycerzu Jedi, jeśli mnie oszczędzisz, oddalę się stąd w pokoju. Wystarczy, Targol. Targol, chodź no mi tu. Dobrze. Jesteś doma? Tak, to ja. A ciebie jak zwoł? Jedi. Jestem Cal. A to BD-1. Byłbym bardzo wdzięczny za dyskrecję. Tutaj na pograniczu trzeba trzymać się razem, jeśli chce się przetrwać. Tak jest. Nie musiałeś pakować się w tę całą kabałę. Nie inaczej. Targer, cicho. Dochowamy tajemnicy. Hal. Jestem pewna, że oboje na tym skorzystamy. Dzięki.
Kal, nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczny za to, że mnie uratowałeś. Nie ma sprawy. I jeszcze te ruchy! Niesamowite! Gdzie się ich nauczyłeś? Myślałem, że mieliśmy o tym nie rozmawiać. A, no tak, oczywiście. Ale myślisz, że będziesz mógł kiedyś nauczyć mnie kilku sztuczek? Nie chcę, żebyś zrobił sobie krzywdę. Ale Doma twierdzi, że w tym jestem najlepszy. Pamiętaj, żeby wpaść do mnie później. Tak jest. Czołem. No dobra, pogadaliśmy z żabojadem. Salonu niczym wiatr. Twój czas jest tego wart. A, potencjalny klient. Co podać? Nic. Dzięki. Ale pomyłka. Szukam starego przyjaciela. Cztery ręce, włochaty, wygadany. O! Wysoki inaczej? Możesz wyjść, staruszku, jest czysto. Mówię ci, Monk. Ci jeźdźcy chaosu wykończą to miasteczko. Nie mamy żadnej nadziei. Zero, nic, lipa, jak leci Billy. Chwileczkę. Kalu Kestisie, chodź no tu, ty synu bagniaka. Oj, trochę cię nie widziałem, tęskniłem. Cześć. Niech no na ciebie spojrzę. Źle wyglądasz. Ciebie też dobrze widzieć, Chris. Hej, dbasz o chłopaka? Ważniejsze, dbasz o modliszkę? A, no... Na ostatniej akcji mieliśmy małe komplikacje. Jakie komplikacje? Takie imperialne. No tak, po co ja pytam? Te ciule ostatnio węszą też na kobo. Modliszka straciła żyroskop. Musisz nam pomóc w naprawie. Jasne, czym chata bogata? Weź, usiądź sobie. Słuchaj, Monk, nalej mojemu przyjacielowi coś wyjątkowego. Napitki. Jeden śliski, Monk. Już leci. Witaj w salonie Pajluny, najlepszym lokalu po tej stronie Zeltrosa. Wiesz, twój opis jest bardzo skromny. Proszę cię bardzo. Przejęliśmy go z Monkiem od poprzedniego właściciela po, ciężkim przypadku zatrucia blasterem przez jeźdźców chaosu. Znamy się już. W porządku, Gris? A, tak, jasne. Dopóki niczego ode mnie nie chcą. Hej, co się stało na modliszce? Byliśmy na Coruscant. Szpiegowaliśmy dla Sogerery. Poszło źle. Tylko my z tego wyszliśmy. To, co robię, wydaje się bez sensu. Imperium wciąż rośnie w siłę. Wszystko się zmieniło, odkąd się rozstaliśmy. No, ale przeżyliśmy sporo miłych chwil. Ja, ty, kosmiczna wiedźma, Sir. Rozmawiałeś z nią ostatnio? Merin ciągle podróżuje, przemierza nowe miejsca i poznaje nowych ludzi. Ja mówiłem o Sir. Nie. Już dawno. A ty? To jej kredyty pomogły rozkręcić to miejsce, ale jeszcze tu nie zajrzała. Jest bardzo zajęta swoim nowym projektem. Hej, Kal. Może się trochę rozluźnisz, zanim naprawimy modliszkę. Galaktyka może te parę godzin poczekać. A, powinniśmy ruszyć, gdy tylko skończymy i... Przygotowałem w piwnicy wolny pokój, specjalnie dla ciebie. Zajrzyj tam, Kal. No dobra. Dzięki, Gris. Długo już tu pracujesz? Jakiś czas, ale trudno to nazwać pracą. To by sugerowało, że mamy stałych klientów. Szkoda. To miejsce ma potencjał. Dokładnie to samo sobie wmawiam. Dokładnie to samo. To gdzie jest ten pokój? Pokój? O, będziesz nim zachwycony, młody. Skręć w prawo za barem, przejdź przez kuchnię i zejdź po schodach. Nie da się go przeoczyć. Jasne. Dzięki, Gris. A, dobra, dobra. Podziękujesz mi w ten sposób, że utniesz sobie drzemkę. Daj mi chwilę.